Pomocy! Dziewczyny, bo on chce mi pomóc! Paulina, co ci się stało? On chciał mnie zgwałcić! Co? Ale to nieprawda, co pani opowiada? Niech pan teraz nie udaje, zaproponował mi pan seks do zajęczenia, a potem się pan na mnie rządzi! Ale to nieprawda! Co się tu dzieje? Profesor Pawlak chce zgwałcić Paulinę, rozumiesz? To kłamstwo, ta dziewczyna mnie oczernia, bo nie chciałem jej zaliczyć przedmiotu i to ona proponowała mi seks! Jasne. No mamu się wyrwała! Nawet jej nie dotknąłem, przysięgam do cholery! Kłamca! Zboczenie! Chodź. Co tu się stało? Nie uwierzycie, Pawlak rzucił się na Paulinę. Co? Żartujesz sobie? Nie widziałaś, jaka zapakana szła? Podobno chciałem zmusić do seksu za zaliczenie. Nie, nie, ja w to nie wierzę. Przepraszam, panie Maryszu, ale o co chodzi z tą Pauliną? Dlaczego ona twierdzi, że pan się na nią rzucił? Weszła tutaj pewna siebie, bezczelna, powiedziała, że nic nie umie. Ale ja jej nawet nie tknąłem, Lucy. No dobrze, ale co się tutaj stało? Zaproponowała mi seks za piątkę w indeksie. Ja się stanowczo nie zgodziłem i wtedy ona zaczęła mi grozić, że mnie zniszczy. Rany, jestem w szoku. Ale przecież wiesz, że ja bym czegoś takiego nie zrobił. Tak, tak, dla mnie to oczywiste. Cholera, idę do dziekana, zanim ta sprawa wymknie się spod kontroli. No i co ci powiedział? Monia, on tego nie zrobił, ona go wrabia! Proszę cię, Paulina wyglądała jakby ledwie to mu się wyrwała. Zboczenie z jeden, chciał ją zgwałcić. Co ty gadasz? Pawlak nikogo nie chciał zgwałcić, wręcz przeciwnie. To Paulina próbowała wymusić na nim seks w zamian za zaliczenie. Jasne, tylko że ona mówi co innego. Bo kłamie! Dobra, wiadomo, że akurat ty będziesz go bronić. Ale co ty gadasz? Ona serio go wrabia! Ciekawe po co? No nie wiem, pomyśl! Masz mózg? Lucy, spokojnie, spokojnie. Chodźmy stąd. Monia, ale on naprawdę tego nie zrobił. Ale Lucy, jesteś tego tak naprawdę pewna? Monika, przecież ja go znam, ty go znasz, Pawlak taki nie jest. No tak, tylko to jego poranne. Trzeba korzystać z życia, no to nie brzmi dobrze w tym kontekście. Ja nie wierzę, że ty to mówisz. Naprawdę sądzisz, że Pawlak może kogokolwiek zgwałcić? Ale słuchaj, może on myślał, że ona jest chętna, że łatwo pójdzie. No widziałaś, jak ona była ubrana. Monika, słyszysz się? Lucy, po prostu mam wątpliwości, no... Sama wiesz, że Pawlak nie ma nieskazitelnej opinii. Ty mi mówiłaś, że załatwił Kamilowi miejsce na studiach. Przecież to jest co innego, ja naprawdę nie wierzę, że ty tak myślisz. Lucy, czekaj.